wręcz przelibek. Rozpoczynamy podejście na Czupel, czyli kolejny szczyt w koronie gór polskich. Raczej krótka wycieczka. Chyba że zrobimy obejście w jakiś tam inny sposób, ale za bardzo nie ma jak stąd pętelki zrobić. Idziemy szlakiem niebieskim. Po pierwszym odcinku w miarę stromym wychodzimy na drogę, którą użytkują rowerzyści, i tak w miarę łagodnie się wznosi. Ten pierwszy stromy odcinek szlaku w zasadzie można ominąć, idąc tą drogą od samej przełęczy. Oznaczenie biegu: górski bieg Frasatiego. Ciekawe, czy to dzisiaj się ma odbywać. Idziemy nadal niebieskim szlakiem. Droga rowerowa idzie tam bokiem. Wysokość około 850 metrów nad poziom morza, prawie 200 metrów. Już podeszliśmy do góry. Zbliżamy się do połączenia z żółtym szlakiem z Międzybrodzia. No i to już potem kawałeczek na górę Wilkowicką. A otóż i szlak żółty, Międzybrodzie Bialskie, przez Ponikiew w 1,5 godziny. Teraz idziemy nadal niebieskim w połączeniu z żółtym szlakiem. Już na szczyt Magórki, Góry Wilkowickiej. Kolejne połączenie, tym razem dochodzi z prawej strony droga, którą opuściliśmy niżej parę metrów. Tak zwany wariant rowerowy albo narciarski, jak tu znaki pokazują. Magórka 1 km. 15 minut. Mieliśmy kolejne rozwidlenia szlaków. Idziemy nadal niebieskim. W lewo odchodziły żółte i czerwone. My idziemy tym wariantem niebieskim odrobinę dłuższym, który przechodzi koło ruin jakiegoś schronu turystycznego. Zobaczymy, co tam z tego zostało. Parę metrów po połączeniu z kolejnymi znakami, zielonymi tym razem, które prowadzą jakby będąc przedłużeniem drogi rowerowej, chociaż to tu już nie wygląda na drogę rowerową. W każdym razie teraz niebieski i zielony. Obydwa szlaki prowadzą nas na szczyt, a tam już widać wieże na Magórze Wilkowickiej. Ważny punkt na naszej trasie. Chata na Magórce. Piwo, kawa, napoje. 50 metrów. Pójdziemy tam zajrzeć, ale wpierw jeszcze może rzut oka na te ruiny, które prawdopodobnie tu są zagrodzone płotkiem. Chociaż niekoniecznie. Muszę powiedzieć, że nie bardzo. To jest raczej zagroda. Może zajrzymy tam na dół. Nie widać tu zbyt wiele. Wracamy na szlak. Sklep spożywczy. Może zajrzymy do sklepu spożywczego.
To jakieś miejsce popasu. Chata pod Magórką. Obecnie zamknięte. Sklepu innego niż to też nie widać. Tam się nie wchodzi. No, to może przynajmniej jakiś widok z tej polany. Skrzyczne to musi być. Bo cóż by to mogło być innego? Klimczok. Zbliżamy się do szczytu Magórki Wilkowickiej. Po około 45 minutach kilometra. Bliziutko, z przełęczy przegibek. Oczywiście. I teraz ciąg dalszy na Czupel. Widzimy schemat szlaków. Trasy biegowe Magórka 909. Trzeba by kiedyś spróbować na nartach biegowych. Rzut oka na schronisko. Zobaczymy, czy tędy będziemy wracać, czy wymyślimy jakiś inny wariant. Jakieś ogrodzenie. Zejdziemy tu na chwilę w bok. Wydaje się być tu jakiś... A, niestety nie ma żadnego widoku. A może... No niestety nie. Za dużo drzew tam na skraju tej polanki niestety rośnie. Wracamy. Kontynuujemy spacer na Czupel. Lepszy punkt widokowy zrobił się tuż za ogrodzeniem. Tu ludziom się chciało bawić. Poustawiali kopczyków całą masę. Na Skrzyczne, a obok małe Skrzyczne Malinów, Malinowska Skała, gdzieś to pasmo Beskidu Śląskiego, to ten grzbiet odchodzący ze Skrzycznego. Przed nami Czupel. Zobaczymy, czy tam poza drzewami cokolwiek innego będzie widać. Jakieś chmureczki się zbierają. Zbliżamy się do szczytu Czupla. Najwyższego szczytu Beskidu Małego i przez to oczywiście należącego do Korony Gór Polskich.
zostało jeszcze parę metrów, ale w zasadzie to wysokość, przynajmniej zgodnie z tym, co mi podaje zegarek, 930 metrów już praktycznie jest osiągnięta. Czyli teraz już tylko kawałek płaską drogą. No nie należy ten szczyt do wyjątkowo urokliwych, jeżeli chodzi o widok z niego. Przynajmniej na tyle, na ile mogę to teraz ocenić. Być może, że będzie tam jakaś super wieża widokowa na szczycie. Ale niestety się tego nie spodziewamy. Drogowskaz do pieczątki. 30 metrów. No ale tu jest szczyt. Takie mam wrażenie. No jak się obawiałem, niewiele tu widać poza drzewami. Dla urozmaicenia schodzimy do Międzybrodzia Bialskiego, 3,5 km. Potem będziemy się martwić, jak się dostać na przegibek. W najgorszym wypadku 5 km spacerku albo przebieżki ze sporym podejściem, ale do zrobienia. Przełęcz pod Czuplem. Łączymy się ze szlakiem czerwonym, który doprowadza w to miejsce z Międzybrodzia Żywieckiego. O, przepraszam, nawet z Łodygowic. Mamy teraz do Międzybrodzia Bialskiego 1,5 godziny. Wysokość podobno 872 metry nad poziomem morza i ciśniemy dalej. Wygląda na to, że cały czas idziemy trasą biegu górskiego Frasatiego. W drodze do Międzybrodzia mamy rozejście dwóch dość szerokich dróg. Jedna idzie grzbietem, na razie w miarę płasko, a potem będzie ona pod koniec stromo opadać, a ta idzie tak równomiernie, z równomiernym w miarę spadkiem, patrząc na mapę. Także wybieramy tą lewą, którą zresztą jest poprowadzony szlak czerwony. No i trasa biegu. Okazało się, że bieg się odbył wczoraj. Także niestety nie będziemy się tu wymijać z zawodnikami. Zeszliśmy na wysokość 400 metrów nad poziom morza. Tam już jakieś zabudowania Międzybrodzia Bialskiego się pojawiają. No a jeszcze tu kawałeczek z górki i wejdziemy do miasteczka. Jakaś droga schodzi takimi zapasami na dół. Więc muszę przyjrzeć się mapie i wymyślimy, jak dalej iść. No i mamy to zejście zakończone. Teraz trzeba będzie pomyśleć o wejściu na przegibek, ale to już chyba samodzielnie. Będę pokonywać to wzniesienie jeszcze, tylko nie wiem jak. Asfaltem jest głupio, może niebieskim szlakiem będzie taki szlaczek dookoła Międzybrodzia.
pan zdjęcie zrobić? Już. Bo nie wiadomo, czy wróci. Odbicie szlaku żółtego za niedługo. Dobrze, ponad 2 km za mną. Podbiegu, a powiedzmy, że marsz obiegu na przegibek. Dwa kilometry biegłem, ale teraz chwila odpoczynku. Jednak czuć to wzniesienie. Wysokość 570. Zostały ostatnie metry, ale teraz dość takiego stromego podejścia. Średnia prędkość mi spadła niewątpliwie. Ale za to robię tu duży skrót w porównaniu do drogi asfaltowej. No niestety tu już bieg jest ponad moje siły. Chwila odpoczynku. Ujęcie w dół. No tu tego nie widać, ale jest podejście. Niżej mi się wydawało, że jest stromo, ale nie miałem racji. Teraz jest podejście, ale to już jest. To już są ostatnie metry do przełęczy. Będziemy czymś takim, co no ktoś tu szedł już kiedyś. Niewątpliwie jest nawet taka ścieżynka na mapach CZ zaznaczona. Mam nadzieję, że jak wejdę na to tą kupkę przede mną, to coś się tam zacznie już wyjaśniać. Wysokość 620, czyli w zasadzie to już zostało 40 metrów podejścia. Ostatnie parę metrów i wychodzimy na parking. Polanka. Już słychać jakieś głosy. Wysokość według zegarka 668. No on tam parę metrów kłamie. Teraz czegoś się napić. Kończymy filmik. To już koniec wycieczki. Jazdy autem nie będziemy relacjonować.